tutaj, Mister Assassino, i witam was znowu w serii Stali Bywalcy. Dzisiaj widzimy się z Misiową Mysią, która gra tym razem na Isie 8 i jesteśmy na mapie Siewierogorsk. Strasznie dziwna mapa, a znaczy strasznie dziwna nazwa dla tej mapy. Zawsze mówiłem na nią Zjebendgorsk, bo na początku była całkowicie źle zrobiona, ale teraz, znaczy teraz, przynajmniej w patchu 9.4, właśnie z tego patcha jest ta powtórka, jakoś to jeszcze wyglądało i nie wiem, czy w sumie jest wycofana teraz, czy mnie na nią tak losuje. Mniejsza o to, jak widzimy, Misiowa ma tu bardzo dobre losowanie, tylko 4 dziewiątki, 3 dziewiątki nawet, więc może zrobić niesamowitą rzeźnię. Do tego są to dziewiątki bardzo miękkie, więc IS 8 bez problemu może się nadawać do tej bitwy. U nas z dziewiątek są to dwie E7 piątki, więc bardzo, bardzo dobre losowanie. I sprawdźmy, jak tutaj zagra nasza Misiowa. Jedzie na lewą flankę z kilkoma ciężkimi czołgami, do tego jadą tu dwie E7 piątki. Na środku, co ciekawe, jest Super Pershing razem z Tygrysem. Lajciki próbują coś tam leciutko spotować, no a lewa flanka jest robiona przez Centuriona, prototypa, no i jakoś tam też dziwnie stoi IS trzeci. Na razie team rozjeżdża się dosyć ciekawie. Misiowa już dostała spota prawdopodobnie od tej prawej strony na przejeździe, może od nawet tych lightów. To jest najbardziej chyba prawdopodobny scenariusz. No ale widzimy, Misiowa się tym nie przejęła, jedzie dalej do przodu i będzie tutaj wyczekiwać na jakichś przeciwników. Najprawdopodobniej na razie nic się nie spotuje. Jest tam Super Pershing, pojawia się pierwsza dziewiątka. Piękny strzał za 420, chociaż Misiowa była totalnie bokiem, ale pamiętajmy, to był pierwszy wyjazd, więc mogła sobie na to pozwolić. Było to dosyć niebezpieczne, ale na szczęście udała się bardzo dobra wymiana. Misiowa nic nie zebrała. Kolejne wychylenie się jest T32. Niestety peska poleciała gdzieś tam w gąskę. Zresztą była też źle przycelowana. Taka informacja jeszcze szybka, że Misiowa ogląda wszystko na streamie, a nie chciała komentować, więc tam zapraszam do komentowania na YouTubie, żeby ją zmobilizować, żeby następne jej powtórki były też komentowane przez nią. Ale mniejsza o to, przejdźmy dalej do bitwy. Jak widzimy, pojawił się AMX-50-120. Pierwsza pestka na szczęście była odbita. T32 było ładnie przycelowane, niestety Misiowa nie zdążyła strzelić tej pestki. Na razie bitwa spokojna. Szkoda, że nasi sojusznicy nie pomagają na flance z Misiową. Tutaj by przydała się pomoc jednego E75 albo Tygrysa, chociaż wyjechali z drugiej strony i zajęli się tą dolną flanką. Misiowa może sobie tu pozwolić, grając na tej flance. Niestety AMX popatrzył się, przeczekał, no i Misiowa dostała tutaj jedną pestkę gdzieś tam w bok wieży albo w dół naszego ISA 8. Znowu wyjazd, znowu przycelowanie, tym razem na AMX-a 50-120. Niestety Misiowa popełniła ten sam błąd i wyjechała znowu jakoś bokiem czołgu, ale pamiętajmy też, że przód byłby łatwo przebijany przez takiego AMX-a, więc można sobie na razie na to pozwalać. Misiowa ma dużo HP, lecz lepiej jest zachować. Jak widzimy, sytuacja w bitwie nie układa się dosyć dobrze. 1800 damage'a już jest zrobionego. Tutaj ładnie teraz widać wieżę AMX-a. Piękny strzał. Misiowa jak na razie zrewanżowała się AMX-owi. Już jest tylko na jeden strzał, więc powinien być bardzo szybko zniszczony. Tylko ciekawe, czy będzie to przez Misiową przycelowanie. Niestety pestka leci obok AMX-a. Szkoda, że już tam nie wleciała w niego. No a na szczęście E75 kończy go i już nie będzie z nim takiego problemu. Widzimy teraz tutaj chyba szykuje się wyjazd na T32, który jest objechany, no i nie ma już żadnych szans. Misiowa chyba będzie próbowała go wziąć z góry. Widzimy tutaj agresywny wyjazd, bardzo mocno wyjeżdża na niego, strzał jeszcze gdzieś tam pod wieżę. No i T32 ma tylko coś ponad 100 damage'a i jest pięknie zniszczona. Widzimy agresywny wyjazd, poskutkował tym, że szybciej został zniszczony T32. Niestety tam leciutko spadło HP taranem, ale na szczęście udało się go zniszczyć bez większych strat. Na środku jest bardzo dużo przeciwników. Strzał od lewej strony od AMX-a 1390. Na szczęście widzimy, Tiger chyba postanawia z nim jechać. Misiowa też się na niego odwróciła. I zobaczymy, czy wyjadą na niego razem, żeby jak najszybciej go zniszczyć. Jednak Misiowa postanawia zostawić tą powinność Tigerowi drugiemu.
Miejmy nadzieję, że sobie z nim poradzi. Pamiętajmy też, że Misiowa postanowiła dobrze wracać na bazę, ponieważ już są przeciwnicy blisko naszego kapa, więc lepiej tam wrócić, lepiej jak najszybciej zbić kapa i miejmy nadzieję, że Tygrys da radę z tą trzynastką, da radę ją zniszczyć i nie będzie z nim problemu. Teraz fałeczka pięknie tyłem odwrócona, jest strzał za ponad 500 HP, 501 dokładnie, no i fałka właśnie w tym momencie ginie. Już ma tutaj nasza bohaterka na koncie 3300 damage, jak na razie żadnego fraga, ale pamiętajmy, damage jest ważniejszy. Widać skrawek 112, Misiowa też to zauważyła, będzie próba przycelowania. Czy uda się strzelić tą pesteczkę? Powinno się udać. Piękne przycelowanie i jest pocisk za 414. Dosyć słabe losowanie, ale na szczęście pocisk weszedł. Mały taniec chyba ze strony Misiowej, żeby tutaj pestka się odbiła. Oczywiście to jest dobra taktyka na czołgi z tym pancerzem. Kolejna pestka od 13.90 na szczęście ominęła tutaj Misiową. Było blisko, żeby przyjąć kolejną pestkę. Niestety Tiger nie dał rady. 13.90 uciekł od niego, no i może dalej jakoś tam grać w bitwie, dalej robić zamieszanie. Przycelowanie ze strony Misiowej w Tygrysa, łatwo będzie jej przebijać tego przeciwnika, ponieważ te działo na ISie 8 jest bardzo mocne, chociaż ja szczerze nie lubiłem tego czołgu i nie grało mi się nim przyjemnie przez ten właśnie jego pancerz. Pamiętajmy, to nie jest ciężki czołg, to jest med, chociaż ma znaczek ciężkiego, to i tak nigdy go nie nazwę czołgiem ciężkim. Jak widzimy teraz walka z ISem trzecim, piękne kręcenie się ze strony Misiowej i na szczęście pestka wleciała ładnie w gąski, no a ona bez żadnego problemu strzeliła ISowi za 413 damage'a. Kolejne przeładowanie, IS trzeci popełnia błąd, że wyjeżdża, no i jest piękny strzał i zniszczenie pierwszego fraga. Widzimy też tutaj gracz Pater 1986 ma szansę na specjalistę, teraz wyjeżdża Tiger, niestety Misiowa nie widzi chyba z boku strzałów od 13.90 i właśnie ten przeciwnik zabija ją tutaj przestrzałem przez te budynki. No niestety Misiowie się nie udało, ale zrobiła 5855 damage'a, ale to jeszcze nie jest koniec bitwy. Sprawdźmy, co dalej się podziało i czy gracz właśnie Pater na E75 zdobędzie specjalistę i co najważniejsze, czy będzie to bitwa wygrana. Niestety nie jestem chyba w stanie, tak, nie jestem w stanie się przerzucić na tutaj naszych sojuszników. Wszystko widać tak, jak Misiowa widziała tą bitwę w czasie gry. Widzimy teraz Tiger stoi tutaj na bazie i coś tam próbuje kapować. Miejmy nadzieję, że trzynastka nie postanowi na niego wrócić. Teraz E75 agresywnie atakuje Tygrysa. Powinien to zrobić jak najszybciej. Ma całe HP i bez problemu może go zaatakować. Nie wiemy czemu go nie atakuje. Widzimy teraz Misiowa tutaj każe mu wyjechać swoim oczywiście skillem, doświadczeniem. Daje dobrą radę i ładnie zabija E75 właśnie Tygrysa bez żadnego problemu. Przełączę się na taką kamerę, bo lepiej mi będzie taką operować, a i tak widzimy, że trzynastka już agresywnie wyjeżdża na Tygrysa. Tygrys powinien dać radę, chyba że trzynastka tam ładnie go obkrąży i zjedzie mu całe HP. Na razie jakoś to wychodzi. Kap został zbity, Tigerowi zostało 400 HP, ale na szczęście widzimy, Tiger sobie poradził. No i jest bitwa wygrana. E75 ma specjalistę, a Misiowa, co najważniejsze, zrobiła prawie 6000 damage'a i wygrała z małą pomocą lewą flankę. Przejdźmy teraz do panelów z bitwy i zobaczmy cyferki. Widzimy, w bitwie jest oczywiście zrobiona masterka, jest już u nas standardowy Fire for Effect, Brutal. Tutaj z ciekawszych medali jest medal wsparcia i też standardowo duży koliber. Na następnym panelu widzimy 6293 damage'a, 1 frag i 1212 expa bazowego. Co ciekawe, 1212 to jest mój akurat numer na maratonach, MTB, bike maratonach. Taka ciekawostka, mniejsza o to teraz zauważyłem. Na następnym panelu widzimy 17 strzałów, 16 direct hitów, z czego jest 15 wsadzonych, czyli bilans jest bardzo dobry, jak na czołg ciężki oczywiście. 6293 damage'a, jeszcze raz powtórzę, z czego 1306 jest z ponad 300 metrów, czyli bardzo ładny wynik ze snajpu, oczywiście czołgiem ciężkim. Jest jeszcze damage zablokowany przez armor, jest to aż 1040, czyli bardzo
ładny wynik jak na ISA 8. Mamy tutaj jeszcze damage zrobiony przy asyście, to jest 4 HP, myślę, że to był może taran w tego T3-2, ale nie jestem pewny. Dystans przebyty jest to kilometry i 600 metrów. Widzimy, misiowa grała na premce i zdobyła 86 tysięcy. Po przeliczeniu mamy 51 tysięcy, czyli też bardzo ładnie zarobiona kaska na 9 tierze. 1818 expa za konto premium i widzimy, była gwiazdka, czyli aż 3636 expa, czyli też bardzo ładnie wpadło do załogi albo do ekspienia następnego czołgu. To by było na tyle. Bardzo ładna bitwa. Oczywiście gratuluję 6200 damage'a. Jak widzimy, też były pestki na ślepo widać, bo w bitwie pokazywało się ponad 5000 damage'a, więc bardzo ładny wynik. To by było na tyle. Jeszcze raz dzięki za powtórkę. Komentujcie, subskrybujcie i do następnych powtórek moich stałych bywalców. Cześć!